Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja. Domyślam się, że jeżeli tutaj jesteś, to pewnie oglądasz mnie ze względu na Szwajcarię, bądź pojawiłem się tobie gdzieś na YouTubie, trafiłeś na moją miniaturkę, clickbaitową oczywiście, bądź lubisz mnie oglądać, chociaż jest to skrajny przypadek, rzadko się zdarza taka sytuacja. Ale o czym chcę powiedzieć? Zapewne jeżeli interesujesz się Szwajcarią, pewnie interesuje Cię też, jacy są Szwajcarzy, jaki to jest naród, jakie cechy Szwajcarzy sobie cenią u przyjezdnych, bo nie wiem, czy wiecie, ale Szwajcaria to jest taki trochę naród zamknięty, lekko taki nacjonalistyczny, może takie mocne słowo. Niektórzy mówią, że rasiści, nie jest to do końca prawda, ale rzeczywiście to jest naród, który jest bardzo zamknięty i jeżeli chciałabyś tu przyjechać, to rzeczywiście trzeba się w jakiś sposób wyróżniać, się postarać. I zaraz wam powiem, jakich cech potrzebujecie, albo jakie cechy warto zaznaczać pracując u Szwajcarów. Także na co musisz zwrócić uwagę przyjeżdżając do Szwajcarii? Pierwszy podpunkt, jaki uważam za bardzo ważny, jest to higiena. Zawsze musicie wyglądać schludnie, musicie być zadbani. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że szukacie ludzi do pracy, jesteście właścicielami restauracji. Jakich ludzi szukacie? Głównie chodzi o to, że ja swoją pierwszą pracę we Francji znalazłem w taki sposób, że na Facebooku napisałem na grupie, że szukam pracy, wtedy jako kelner. Szukałem gdzieś w restauracjach i odezwała się do mnie kobieta ze względu na to, że miałem białą koszulę na profilowym na Facebooku i oraz krawat. Dopiero się o tym dowiedziałem po jakimś czasie, że ogólnie to jest bardzo ważne na Zachodzie, bo wam się może wydawać, że Zachód wszystko super, pieniądze, czyści ludzie, ale Francuzi to są mega brudasy, nie? To też wam muszę wam to powiedzieć. Ja wam zawsze prawdę powiem. Francuzi w ogóle o siebie nie dbają. Jeżeli chodzi o na przykład Francuzów, bo ja mieszkam we francuskojęzycznym kantonie, to Szwajcarzy, widząc plaki francuskie i te ich zniszczone samochody, bo możecie się śmiać, że to w Polsce mamy poniszczone samochody, niezadbane i tak dalej, ale Szwajcarii jakieś tam półrywane lusterka, jakieś dziury w karoserii, poniszczone blachy i tak dalej, to jest w sumie normalne, te auta nie powinny czasami jeździć w ogóle. No to jest taki przykład w sumie Francuzów, jacy przyjeżdżają tutaj do Szwajcarii. Oni też mają dużo łatwiej, bo znają już język francuski i oni mieszkają przy, no graniczą z Szwajcarią, tak? Więc im dużo łatwiej jest, to jest taka nasza konkurencja na rynku pracy, jeżeli chodzi o nas Polaków, jeżeli chodzi o francuskojęzyczne regiony. Bądźcie czyści, dobrze ubrani, w sensie czysto. Nie musicie nosić jakichś tam markowych ciuchów i tak dalej. Oni takich rzeczy nie założyłem, żeby nosili, przynajmniej ci w górach, którzy mieszkają. Ogólnie myjcie się, myjcie zęby i te sprawy. I chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Po prostu wyróżniajcie się na tle takich brudasów, Francuzów. Znaczy nie mówię, że wszyscy Francuzi to są brudasy, ale głównie ta młodzież, która przyjeżdża, te sprawy robi i tak dalej. No to zazwyczaj są tacy ludzie mega niezadbani gdzieś tam. Nie wiem, czego szukają tacy ludzie, bo Szwajcarzy bardzo cenią sobie to, jak ktoś się prezentuje. Druga ważna sprawa. Pewnie sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale Polska jako naród jest w Szwajcarii bardzo dobrze postrzegana jako ludzie właśnie pracowici. I w sumie dosyć taka cecha u nas narodowa, chociaż po części zanika, to już nie wnikam w te sprawy. Też z alkoholem oczywiście jest cały czas ta łatka, jeżeli chodzi o alkohol. Nie jest to jakieś mega krzywdzące, dużo Szwajcarów też lubi popijać, no ale nie mają takiej bogatej oferty alkoholi, tak jak mamy w Polsce. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że nawet nie mają likierów kolorowych, owocowych. Dla niektórych to żadna strata, bo można czysto pić, ale jak niektórzy lubią gdzieś tą słabszą wódkę owocową, no to już jest gorzej, trzeba swoją przywieźć. Weźcie to pod uwagę, bo piszecie do mnie często wiadomości w sprawie pracy, że mam znalazł pracę i tak dalej. Ja nie mówię, że tak każdy myśli, ale nie zapomnijcie o tym, że wszędzie trzeba ciężko pracować, to nie jest tak, że przyjeżdżacie do Szwajcarii i wszystko samo się układa, wszystko samo się dzieje. Wszędzie trzeba ciężko pracować, a tym bardziej w Szwajcarii, gdzie jest to pracowity naród. Ale nie myślcie tak, że tutaj się przychodzi, to się siedzi, bo to trzeba, trzeba tak zapierdalać jak w Polsce i tyle. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Szwajcarzy to jest bardzo życzliwy naród, tak? I tutaj, gdzie ja mieszkam, na przykład w takiej wiosce, gdzie tutaj prawie każdy się zna, tu trzeba prawie każdemu mówić dzień dobry. Oczywiście na siłę nie mówimy ludziom, którzy nam nie odpowiadają.
No są czasami takie sytuacje. Uśmiechajmy się do ludzi, bądźmy życzliwi. I Szwajcarii naprawdę ciężko się wyróżnić, jeżeli chodzi o życzliwość, bo tutaj wszyscy są naprawdę mili. Czy fałszywie, czy nie, to już inna sprawa. Ale ogólnie musicie się często uśmiechać. Nawet kiedy macie gorsze dni, uśmiechajcie się, rozmawiajcie z tymi ludźmi. Ćwiczcie język oczywiście, bo to ja nie pochwalam takich sytuacji, gdzie ktoś jedzie za granicę, pracuje wyłącznie z Polakami, w ogóle się nie uczy języka. Ogólnie to, że wy jedziecie za granicę i macie jakąś tam pracę załatwioną, to jest naprawdę mega dużym plusem to, że jesteście w tym kraju, bo dużo lepiej się języka uczyć, kiedy go się praktykuje. Także ja uważam, że jadąc za granicę pracować, czy sezonowo, czy na zbiorach, czy gdzieś tam, nawet u tego rolnika, to ja często ten przykład podaję, bo ja sam pracowałem tutaj u rolnika w Szwajcarii, ale chodzi o to, że to jest tak naprawdę mega ułatwienie dla was, żyjąc w tym kraju i uczyć się tego języka, bo z nim obcujecie. To nie jest tak jak w szkole, uczycie się słówek na pamięć. To was nie nauczy rozmawiania w tych obcych językach. Nauka języka jest wtedy, kiedy praktykujecie ten język, kiedy rozmawiacie właśnie z tym innym narodem. Korzystajcie z tego, bo naprawdę język zawsze się przydaje. To nie ma tak, że język jest niepotrzebny. Nie wiecie, co będzie jutro, nie wiecie, co będzie za tydzień, za miesiąc. I nie wiecie, czy nie będziecie musieli zmienić swoje miejsce zamieszkania z nie wiadomo jakich powodów. No ale mówię wam, że język to jest zajebista sprawa. Nawet po pracy, robiąc jakieś tam sobie notatki, ucząc się samemu słówek, robiąc postępy. Mi też jest łatwo mówić, bo ja znam w sumie francuski biegle, po angielsku też bardzo dobrze rozmawiam. No ja trochę mam ułatwienie oczywiście, ale to znaczy, że nie mogę wam mówić o tym, żebyście się uczyli tych języków, tak? Zwracajcie uwagę na higienę, na pracowitość, życzliwość, na chęć nauki, zawodu, czy właśnie też języka. Wszystkie dobre cechy są ważne, ale to są rzeczy, na które powinniście zwracać uwagę. Też inna sprawa, jeżeli chodzi o używki. Szwajcarzy bardzo nie lubią ludzi, którzy biorą narkotyki. Nie bawcie się w takie rzeczy przy nich. Jeżeli już musicie, też w ogóle się w to nie bawcie. No ale jeżeli chodzi o alkohol, to inna sprawa, ale na przykład papierosów też nie lubią bardzo. Ja mało Szwajcarów znam, którzy palą papierosy. No ale naprawdę, do szpitala trafi ktoś spoza Szwajcarii, kto się zaćpał czy coś, no to jest naprawdę przerąbany koniec, jest bardzo ciężko. Ale nie bawcie się w takie rzeczy nigdy w ogóle, ani w Polsce, ani w Szwajcarii, ani tam, gdzie jesteście. Pozdrowionka. Także, czy wyczerpałem temat? Przekonam się o tym przy montażu. Dzięki bardzo za... Tutaj pan pobiegł. Dzięki bardzo za wytrwanie do końca. Zostawcie łapkę w górę, suba. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie. O kurde.